Kilkadziesiąt zorganizowanych autokarów, podstawione pociągi i setki osób. Silna reprezentacja z województwa śląskiego wyjedzie w niedzielę do Warszawy, by wspólnie pójść w marszu, jak mówią sami uczestnicy, w obronie demokracji. Szacuje się, że w wydarzeniu organizowanym 4 czerwca udział może wziąć nawet 500 000 osób. Fatima Orlińska. Czy to będzie święto demokracji, manifestacja polityczna, a może tylko wyraz niezadowolenia, a może wszystko naraz, to okaże się w niedzielę 4 czerwca. W stolicy w rocznicy pierwszych nie w pełni demokratycznych wyborów spotkać chcą się przedstawiciele samorządów, strona społeczna, politycy i ci zupełnie z polityką niezwiązani. Już dziś szacuje się, że z całego województwa śląskiego wyjedzie ponad 60 autokarów. Ograniczania kompetencji samorządu, ograniczania finansów naszych miast. Nie jest sztuką z jednej strony zabranie pieniędzy, a potem danie tylko swoim i mówienie, że to nagroda od rządu. Na takie coś zgody z samorządów nie ma i między innymi o tym pewnie będziemy głośno krzyczeć w Warszawie podczas tego marszu. Marszu, do którego właśnie samorządy zmobilizowały się w pierwszej kolejności. Jak przekonują samorządowcy, to między innymi drożejące utrzymanie gmin, rosnące inflacja, ceny energii i wody doprowadziły w niektórych przypadkach do załamania płynności finansowej. W tym roku zaprzestaliśmy wszystkich nowych inwestycji, kończymy tylko to, co jest. I jak pani na pewno zauważyła, wiele samorządów mówi, że oczekuje też na te pieniądze unijne, ale nawet gdyby one dziś przyszły, to my nawet nie jesteśmy w stanie ich wziąć, gdyż nie mamy na wkład własny. Więc zapożyczamy się i tak powiem, lecimy po bandzie, żeby się jakoś utrzymać. Wśród maszerujących będą także ci, którzy znaleźli się na kursie kolizyjnym z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jedziemy, żeby wskazać na fakt walki o nasze małe ojczyzny, które są zagrożone realizacją przeskalowanego, szkodliwego gospodarczo i społecznie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Listy w zorganizowanych grupach, które do stolicy wyjadą niemal ze wszystkich miast regionu, są już od dawna zamknięte. Organizatorzy przekonują, że poruszenie społeczne okazało się tak duże, że wolnych miejsc w autokarach brakowało już kilka dni po ogłoszeniu akcji. Wydaje mi się, że ten marsz będzie taki szczególny, bo pokaże naszą siłę i ja jadę tam po raz kolejny jadę zademonstrować i pokazać, że jesteśmy przeciw takim działaniom, przeciw łamaniu demokracji. Te zarzuty odpierają rządzący, tłumacząc, że właśnie marsz jest dowodem na to, że demokracja ma się dobrze. Trudno im się też zgodzić z hasłami przyświecającymi manifestacji. Jeśli ktoś, no nie wiem, przegrywa wybory i potem mówi, że się demokracja skończyła, to świadczy o tym, że to nie jest właśnie myślenie demokratyczne. W demokracji rządzi ten, kto zdobędzie zaufanie wyborców. I co 4 lata wybory parlamentarne są takim testem. Eksperci nie mają wątpliwości, jaki jest cel marszu 4 czerwca w Warszawie. Od tygodni mamy już nieoficjalną kampanię wyborczą. Po pierwsze jest to taki przejaw jedności, czy pokazanie jedności opozycji. Po drugie jest to mobilizacja. No a po trzecie rzeczywiście ta mobilizacja będzie służyła do mniej więcej takiego do powiedzenia: zobaczcie, jak nas jest dużo, jak my umiemy generalnie zamanifestować swoje poglądy, jak jesteśmy silni. Wielki marsz w Warszawie wyruszy w niedzielę o godzinie 12. W województwie śląskim podobna manifestacja ma się odbyć również w Mikołowie.